Kolejne dwa albumy z serii komiksowej Asterix, autorstwa Alberta Uderco, tom 30 i 31. Tom 30 nosi zgodny z francuskim oryginałem polski tytuł Galera Obelixa, ale w języku angielskim znany jest jako Asterix and Obelix All at Sea. Ukazał się w 1996 roku. W odcinku tym rzymscy niewolnicy pod wodzą Greka Spartakisa porywają osobistą galerę Juliusza Cezara i uciekają w jedyne miejsce wolne od Rzymian, do wioski niezwyciężonych galów. Oba ich złamie polecenie Panoramiksa i wypija magiczny napój, w rezultacie czego zamienia się w sześcioletnie dziecko. Pozbawiony swej mocy zostaje porwany przez rzymskiego admirała, i na ratunek musi mu ruszyć Asterix. W dalszej części opowieści docieramy też do pozostałości legendarnego lądu Atlantydy, znajdujących się na dzisiejszych Wyspach Kanaryjskich. Początek tego albumu jest interesujący. Pomysł, by Obelix wypił wreszcie magiczny napój, którego mu wzbraniają niemalże w każdym tomie serii, wydawał się obiecujący. Mamy tu wiele słownych żartów, które oczywiście mogą brzmieć bardzo różnie, w zależności od języka, na który są tłumaczone. W języku angielskim wydały mi się całkiem świeże i zabawne, na przykład niekończące się przytyki w stronę Obelixa ze strony pozostałych mieszkańców wioski, potem jak przemienił się w kamień. Spartakis, upodobniony wyraźnie do Kirka Daglasa, grającego w pamiętnym Spartakusie, też nie jest zły. Komiks ma dobre tempo i dostajemy w nim wiele z tego, co lubimy. Galowie bez powodu leją Rzymian, po wypiciu magicznego napoju przenoszą na plecach galerę, a malutki Obelix nie jest pozbawiony uroku. Potem jednak wydarzenia przenoszą się na morze i z albumem dzieje się coś niedobrego. Fabuła staje się stopniowo coraz bardziej chaotyczna, aż wreszcie rozpada się na szereg scen, które nie mają specjalnego sensu. Niewolnicy uciekający od Rzymian od początku nie mają za wiele wspólnego z historią pomniejszonego Obelixa. Na początku szukają schronienia, po czym dają się namówić na pogoń za rzymską galerą. Rzymski admirał przybywa, by odzyskać ulubiony okręt Juliusza Cezara, ale po drodze zapomina o tym i porywa małego Obeliksa. Album wyraźnie cierpi też na poważne błędy konstrukcyjne. Najciekawszą częścią fabuły jest tu próba uwolnienia Obeliksa, ale ta następuje mniej więcej w dwóch trzecich albumu, choć powinna stanowić zwieńczenie całej przygody. Co więc bohaterowie robią przez pozostałą część czasu? Wyruszają ku pozostałościom Atlantydy. I cały ten pomysł, szczerze mówiąc, nie bardzo mi się podobał. Seria do tej pory starała się bowiem zachować pewne pozory historyczności. Co prawda autorzy wielokrotnie beztrosko mieszali tu epoki, ale jednak próbowali sięgać przy tym po autentyczne postacie i autentyczne miejsca. Atlantyda nie tylko jest miejscem mitycznym, czyli nieprawdziwym, ale dodatkowo jej przedstawienie... Jest całkowicie niepoważne. Zaludniona jest przez cyklopy, pół konie, pół ludzi, fruwające pegazy, a jej mieszkańcy to prawie wyłącznie dzieci, bo Atlantydzi odkryli sekret napoju odmładzającego. Jedna sprawa, że cała ta scena jest nazbyt bajkowa i nie pasuje do reszty, ale na dodatek jest całkowicie zbędna, bo nie została w żaden sensowny sposób wpleciona w intrygę. Zwyczajnie uderco uznał, że fajnie byłoby pokazać Atlantydę. Ta chaotyczność fabuły przeniosła się również na pewnego rodzaju chaotyczność rysunków. Zawsze chwalę uderco za kreskę, która w swojej dziedzinie nie ma sobie równych. To jednak dostrzegam bardzo wiele, jak na niego nie dociągnięć. Obrazki antycznych budowli, czy Rzymu, czy Atlantydy rażą bajkową sztucznością. Rysownik zbyt często przeskakuje także między zbliżeniami i oddaleniami. Jakby stracił wyczucie, jak swe opowieści prawidłowo kadrować. Mały obelix nie do końca mnie przekonuje. Zwyczajnie nie dostrzegam podobieństwa. Co gorsza, po powiększeniu do prawidłowych rozmiarów, też jakby nie przypominał do końca siebie. Gdyby ten album narysował ktokolwiek inny, uznałbym go za duże osiągnięcie. Na tle reszty dorobku Uderco jest to tom wyjątkowo nieudany. Tom 31, tytuł Asterix i y La Traviata, po angielsku Asterix and the Actress. I pochodzi z 2001 roku. Do Asterixa i Obelixa przybywają na ich urodziny, które dla obu przypadają w tym samym dniu, ich matki, które starają się wydać ich za mąż. Tymczasem ojcowie zostają aresztowani za podarowanie swym synom zbroi należącej do Pompejusza, wroga Juliusza Cezara. Do wioski Galów zostaje wysłana tytułowa aktorka La Traviata, która chce wykorzystać swoje uderzające podobieństwo do pięknej falbali w której kocha się Obelix, by wyłudzić od nich relikwie. W każdej serii komiksowej, wydawanej tak długo jak Asterix, a mówimy tu w 2001 roku, już o 40 latach, które upłynęły od pierwszego albumu, musi pojawić się wreszcie tom zwyczajnie zły, od początku do końca, w którym cała koncepcja głównych postaci ogólnego pomysłu fabularnego ulega załamaniu. W przypadku Asterixa jest to moim zdaniem właśnie Tom 31. W przeciągu tych 40 lat mieliśmy albumy lepsze i gorsze, śmieszniejsze i mniej śmieszne, sensowniejsze i nieco niedorzeczne. Ale komiks ten utrzymywał mimo wszystko dość wysoki poziom. W Asterixie i latrawiacie najzwyczajniej nic nie działa, tak jak działało lepiej lub gorzej przez 4 dekady. Chyba największym problemem jest to fakt, że fabuła. Wydaje się wyjątkowo mało interesująca. Mieliśmy już w przeszłości sytuacje, w których do wioski Galów wysyłany był przez Rzymian ktoś, kto podszywał się pod kogoś innego. Zawsze jednak był to element jakiejś intrygi, która miała poważne konsekwencje dla istnienia wioski. Tym razem chodzi o jakąś zbroję i to bynajmniej nawet nie Juliusza Cezara. Ale postaci mało w istocie dla komiksu ważnej. Do tego stopnia wydaje się to nieistotne, że w trakcie czytania zapominamy o co tak naprawdę chodzi. Fabuły wszystkich wcześniejszych Asterixów miały to do siebie, że zawsze były łatwo rozpoznawalne, nawet jeżeli były nieco absurdalne, jak wyprawa wokół Galii, by zagrać na nosie Rzymianom. Co gorsza, sami bohaterowie zachowują się tu dość dla siebie nietypowo. Uderzony w głowę Asterix najwyraźniej traci rozum. Jest gotowy bić się z Obelixem o dziewczynę, a po wypicie jakiegoś specyfiku skacze do góry jak opętany. A gdy ląduje nocą na morzu, z pomocą przychodzi mu życzliwy delfin. Zamiast tradycyjnych bijatek z Rzymianami oglądamy podchody matek dzielnych galów, którzy nie potrafią zrozumieć, że ich chłopcy nie interesują się kobietami, a czas spędzają wyłącznie ze sobą. Gdyby komiks powstawał dzisiaj, byłoby chyba łatwo wytłumaczyć ten fenomen. Bohaterowie wciskani jednak są raz po raz w sytuacje, których wyglądają niezręcznie i które do nich nie pasują. Najsympatyczniejsze wrażenie w tomie sprawiają ojcowie Asterixa i Obelixa, którzy przez większą część czasu siedzą w więzieniu. Podczas gdy ci o tym nie wiedzą, a przecież można by łatwo zbudować wokół tego faktu interesującą intrygę. Uderco wyraźnie zawodzi tu jednak zmysł co do tego, co jest tu ważne, a co nie. Fabuła jest chaotyczna i mało śmieszna. Autor zamiast budować jakąś komiczną sytuację, w czym mistrzem był kiedyś Renek Gosini wciska żart, gdzie się tylko da. Pomysły pojawiają się i znikają, są porzucane w połowie i nic z nich nie wynika. Jakiś niezbyt dobry dowcip jest ważniejszy niż logika i motywacja postaci, a najgorszy jest koniec, w którym latrawiacie, wybacza się wszystko, co powoduje, że mamy ochotę zapytać po co więc była ta cała historia. Rysunki uderco również weszły tu wyraźnie w fazę łatwego efektu. Są one kolorowe, dużo się na nich dzieje, ale mam wrażenie, że za dużo. Obrazki są przeładowane niepotrzebnymi dymkami, które zamiast dodawać coś do sceny, zaciemniają obraz. Wiele to sytuacji niemożliwych, przesadzonych, w których brak umiaru. Chwilami rysownika zawodzi perspektywa, co wcześniej nigdy się nie zdarzało. Oczywiście uderco wciąż potrafi doskonale rysować, ale chyba nie widziałem tak wiele rysunków w jego wykonaniu, które byłyby tak źle wykadrowane. Jakby pomału tracił namiętność do swych postaci. I przygód, które przeżywają.